tego co czytałem, trochę się w życiu pozmieniało. Jak to jest zamknąć wszystkie restauracyjne biznesy i jakie są te pierwsze miesiące tego życia, kiedy jest więcej czasu? Czy pan, czy organizm jest zdziwiony? Na co w ogóle ten czas przeznaczać? Co tu robić? Organizm nie jest zdziwiony, ponieważ dokładnie taką samą ilość energii potrzebuje do opieki chociażby nad obecnie już 3-letnim chłopcem. Więc tutaj naprawdę nie narzekam. Aktywności jest jeszcze więcej, a tym bardziej mieszkamy na farmie, także i przeróżnych obowiązków, trochę innej natury, ale też nie brakuje. No i z tym zamknięciem to nie do końca tak. Bo wiadomo, był COVID, restauracje były zamknięte, natomiast teraz uruchomiliśmy farm dining, czyli wracamy do gastronomii, krótko mówiąc. Właściwie to się już zadziało. Gdybyśmy mogli zapytać, ktoś chce Państwa odwiedzić, zjeść te lokalne produkty, bo jak rozumiem, część lub wszystkie pochodzą z tych upraw ekologicznych, lokalnych. Gdzie trzeba przyjechać i ile mieć w kieszeni? Bo mamy czas inflacji i wszystko się w restauracjach zmienia. Ja odpowiem inaczej. Trzeba dużo wcześniej zarezerwować termin, ponieważ wszystkie już terminy mamy wyprzedane w tym roku. No gdzie się udać? No przede wszystkim trzeba wejść na naszą stronę farmdining.pl i tam można zarezerwować. I poszukać, obserwować, kiedy będą kolejne te nasze spotkania. Bo to jednak spotkania, zaproszenia do naszego domu, więc to, tak to nazywajmy, kiedy będą ogłoszone i wtedy no, trzeba wykazać się szybkością, sprytem i trochę pewnie szczęściem, żeby udało się zarezerwować, ale nie jest to takie trudne. Na koniec zapytam jeszcze o kwestię komentarzy, ponieważ nie da się ukryć, że tak jak Państwo udzielają długich wywiadów, gdzie mówimy o wielu rzeczach, często ważnych, tak niestety często te nagłówki skupiają się na przykład na wierze. Czy Państwa jakoś dotykają te komentarze? Mamy taką zasadę z mężem, nigdy nie czytamy komentarzy. Naprawdę się to udaje? Naprawdę to się udaje. Oczywiście te opinie gdzieś do nas nie bezpośrednio, ale pośrednio docierają. Natomiast czy one nas dotykają? Chyba teraz zupełnie nie, zwłaszcza, że tak jak sam powiedział Pan, że one zawsze się skupiają nie do końca na meritum sprawy, tylko na tym, co jest może bardziej poczytne, dlatego chyba nie, zupełnie nas to nie dotyka. Jesteśmy naprawdę, można być odcięci trochę od tych komentarzy. Zastanawiam się po prostu, dlaczego kwestia religii jest takim problemem w kraju, w którym 90% osób to katolicy według statystyk. No, my nie wiemy, my nie znamy tej odpowiedzi na to pytanie. Co może dziwić człowieka, że człowiek wierzący deklaruje, że się modli? No, byłbym bardziej zdziwiony, gdyby powiedział, że nie i że nie chodzi do kościoła, więc jakby zostawmy to. Ci, co mają z tym problem, podejrzewam, nie tak łatwo będą chcieli odpuścić i będzie to stanowiło dla nich jakiś problem, przeszkodę, no ale nie przejmujmy się tym. Może kiedyś to zmienią po prostu. Może się to kiedyś zmieni u nich. Tego im życzymy, bo jakby wiemy, jak bardzo bogaty świat jest nasze życie po prostu z Panem Bogiem i tym się dzielimy.